No, i mamy przepowiednia zrealizowana. Przepowiednia dotycząca Jurka Owsiaka, nie, tego, że będzie miał wypadek groźny dla życia. To zapowiada Jasnowic Jackowski dzisiaj. Na temat przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego nie minęło raptem 3 albo 4 dni, od kiedy mówił o tym Jasnowic Jackowski. I przepowiednia zrealizowała się. Jak brzmiała ta wizja przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego? Oczywiście Jurkowi Owsiakowi życzymy wszystkiego najlepszego, zdrowia, żeby doszedł do siebie jak najszybciej. Dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego. Jak on brzmiała, jaki był stan faktyczny, moja interpretacja tej przepowiedni o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, no nie minęły pewnie 3 albo 4 dni, kiedy przepowiednia zrealizowała się, kiedy Jasnowidz Jackowski skupiał się, robił takie luźne wizje przepowiednie dotyczące przyszłości Polski, świata, to skupił się, że widział po prostu, że w tej wizji przepowiedni, że osoba znana z tego, że pomaga innym osobom, będzie miała wypadek, a tam nawet po prostu ta przepowiednia była bardziej drastyczna, że nawet może ponieść śmierć, że nawet po prostu może ponieść śmierć. No i ktoś powie, no tak, ale przecież Jurek Owsiak żyje, miał ten wypadek w domu i tak dalej, tylko trzeba zawsze po prostu pamiętać jedną rzecz, tak, przepowiednia po prostu nie zawsze musi się sprawdzić w 100 poza tym czasami jest też kwestia szczęścia, czy na przykład, że mogło być blisko, tej śmierci, tak, a ona nie nastąpiła, tak? Dlaczego? No to zaraz po prostu o tym wszystkim powiem. Natomiast znaczy, jaki jest fakt? Fakt jest taki, że rzeczywiście Jurek Owsiak trafił do szpitala, e, potrzebował pilnej po prostu pomocy medycznej, Przy karetka pogotowia. Była taka informacja, która przedostała się do mediów, że on uległ wypadkowi, jeśli chodzi o swój dom, że jakiś tam wykonywał pracę, ba w ogrodzie czy w warsztacie, mm, tak, i miał jakiś tam wypadek po prostu z jakąś maszyną, tak, nie wiem, jakie on ta maszynę używał w domu po prostu, że miał wypadek i musiał mieć po prostu, w trybie pilny trafił do szpitala, miała miejsce operacja. Natomiast, no ktoś powie, no tak, ale Jasnowid Jackowski mówił, że tutaj śmierć poniesie, tylko pamiętajmy, tak, że jak tutaj miał wypadek ten Jurek Owsiak, no to na przykład mogło być blisko śmierci, że na przykład przeciąłby sobie jakąś aortę, tak, czy jakąś po prostu żyłe tętnicę, nie wiem, i by się wykrwawił na przykład na śmierć, tak, mogło to wyglądać, tak, I tutaj to może być kwestia szczęścia. Pamiętam, jak przecież przedstawiałem na przykład przepowiednie. No jak one się nazywa, Fatimskie, tak. To na przykład była tam przepowiednia mówiąca zamachu na Jana Pawła II, tak. I Jan Paweł II, no cudem praktycznie ten przeżył zamach, którego dokonał, dopuścił się Ariakcza. Cudem po prostu go przeżył, gdzie tam po ratownicy, lekarze mówili, że brakowało ile tam parę milimetrów czy dwa centymetry tego, żeby kula po prostu przeciąła jakąś aortę czy tętnicę, i wtedy już nie byłoby ratunku. Mogła tutaj być podobna sytuacja. Czyli, co do zasady, pomylił się Jasnowic Jackowski, jeśli chodzi o to, że poniesie śmierć ta osoba. Natomiast rzeczywiście Jurek Owsiak uległ gruźnemu wypadkowi. Natomiast Jasnowic Jackowski nie powiedział, o jaką osobę chodzi. On mówił tutaj, że znana osoba, osoba znana z tego, że pomaga innym. Mój trop od razu był na Jurka Owsiaka, a także na drugą osobę, natomiast ja tej osoby po prostu nie nazywałem z nazwiska, bo no nie ma sensu tego mówić, albo też po prostu mówiłem o kobiecie, tak, która znana jest po prostu z pomocy. No Teraz już mogę powiedzieć po, po, po fakcie, ja myślałem pierwotnie, że tu by chodziło albo o Jurka Owsiaka, albo też o Janinę, Janinę Ochojską, ponieważ Jasnowiec Jackowski powiedział, że chodzi o osobę, nie określił konkretnie płci. Moja interpretacja przedstawiała osobę, która pomaga, tak, tutaj innym osobom, a więc działa dobroczynnie, humanitarnie, zarówno ze strony mężczyzn, jak i ze strony kobiet, ponieważ Jasnowid nie określił dokładnie, o jaką e, tutaj osobę chodzi, tak, czy chodzi o mężczyznę, czy o kobietę. No tak czy owak, chyba wszystko jest ok. jeśli chodzi o Jurka Owsiaka, tak, dojdzie do siebie praktycznie, ta sytuacja nie zagraża mu życia, życiu, ale rzeczywiście ta sytuacja była tam niebezpieczna, tak? Natomiast tutaj, rzeczywiście, tak, tutaj właśnie Jackowski powiedział o tym, że, że po prostu tak, znana osoba, człowiek, który pomaga innym ludziom, będzie miał wypadek. Tak? No i się trafił tutaj do szpitala, miał ten wypadek właśnie w swoim domu gdzie uległ temu po prostu operację chyba miał ręki czy po prostu dłoni tak? Eee, nie wiem jaką tam po prostu on jakąś maszynę na basz, na, na, w garażu po prostu obsługiwał no są tam różne, jakieś, jakąś piłę albo coś po prostu może obsługiwał, nie mam pojęcia może jeszcze po prostu o tym Jurek Owsiak powie, bo ja kiedy to nagrywam to jest na gorąco praktycznie dzień po tym zdarzeniu być może po prostu się, pojawi się więcej informacji natomiast no tak to właśnie wygląda, tak to właśnie wygląda, tak ta po prostu przepowiednia Asnowidza Zrealizowała się, i to praktycznie była kwestia tylko kilku dni, trzech czy czterech dni, kiedy ta przepowiednia zrealizowała się, tak kiedy po prostu ta przepowiednia. Ona się zrealizowała, jeśli chodzi o wizję przepowiednia stanowicjackowskiego, tak. Trzeba pamiętać, że wizje nigdy nie są takie po prostu dokładne, szczegółowe, tak? One nie powiedzą tam, że nie wiem, 18 danego miesiąca o godzinie 12-13 będziesz mieć po prostu wypadek z imienia nazwiska, trafisz do szpitala, będziesz dwa dni, potem wyjdziesz i tak dalej. To jest właśnie ta kwestia skomplikowana, tak, dotycząca tej wizji przepowiedni, odczytywanie tej wizji przepowiedni, interpretowanie. E, tak, to nie jest po prostu takie prost, prosta sprawa. To nie są takie dosłowne rzeczy, bo wiele osób myśli, że jak ktoś jest jasnowidzem, to tak jest wszystko po prostu o tak numery do totolotka, tak, że od razu po prostu przyjdą mu te cyfry e, albo na przykład w, d, d, od razu będzie widział jasnowidz całe życie człowieka, tak? Co się wydarzy za 5, 10, 15, 20 lat, tak, za 10 lat, e, nie wiem, w lipcu o godzinie 5 tej 13, Co będziesz po prostu robić, tak? No to, to nie jest takie dosłowne, po prostu, tak? Czyli, no to jasnowidzenie nie jest takie po prostu dosłowne, ale rzeczywiście. Tutaj Jasnowic Jackowski e, rzeczywiście po prostu przewidział te zdarzenie, tak? Przewidział, praktycznie to zdarzenie. Chociaż tak mówi, była ta wizja bardziej dramatyczna, że ta osoba po prostu miała po niej śmierć, tak? E, tutaj ta osoba nie poniosła śmierci, no i dzięki Bogu, tak? No oczywiście ja życzę każdemu jak najlepiej, żeby żył jak najdłużej. Natomiast może było po prostu blisko na przykład śmierci, że gdyby jakiś tam, załóżmy jakaś piła, tak, krajzego, czy jakaś wa na warsztacie przecięła jakąś tętnicę, czy aortę, e, to na przykład. E, Mogą być niebezpiecznie, bo mógł się na przykład wykrwawić na śmieci albo coś takiego. tak? No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. No wiadomo, Jurek Owsiak, fantastyczny, wspaniały człowiek, po prostu tak. Tyle po prostu, co on zbiera pieniędzy, mi ten sprzęt po prostu pomaga tym dzieciakom i tak dalej. Więc tutaj, rzeczywiście, fantastyczny człowiek. Natomiast piszcie w komentarzu co Wy na ten temat, a sądzicie co na ten temat myślicie. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij krzewy dzwon, a dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku zalekujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No i też zobaczcie inne filmiki na moim kanale, gdzie przedstawiam wizję przepowiednia jasnowice, Polskiego dotyczące Polski, dotyczące świata wybuchu wojny, wydarzeń na świecie, tak, wydarzeń w Polsce, co czeka praktycznie tutaj Polskę. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.